Siemanko, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka i przypominam, że już jutro o godzinie 12 startuje nasz walentynkowy walk-in, także zabierz swoją drugą połówkę na dziarę albo na piercing. Może tak, no bitwę freestyle'ową, żeby było, wiesz. Nie, ja się do tego nie nadaję akurat, ale na pewno coś się wymyśli. Napisz, k***wa, wszystkie wersje. Dobra, Martyna, możemy zacząć odcinek. Już teraz? Jesteś gotowa na walentynki ze mną? Tak, jest okej, biorę. Czekam na moją klientkę tylko. Po co ci klientka, jak masz Wojtka? No w sumie, wiesz, tyle z nim czasu wytrzymałam w piątek, to teraz też nie powinno być problemu. Ale wtedy byłaś pijana. Nie, tak jak nie. Jesteś okropki. Miałam taki dobry dzień. I tak szłam i się zastanawiałam, który z was mi go pierwszy spierdzi. Pierwszy był film. Co zrobił? Wiesz, jak mnie miło przywitał dzisiaj w studiu? Ja? No. I Krzychu, oglądasz jakieś gołębie? Oglądam, bo będę taką tatuową właśnie, muszę wybrać odpowiednią pozę. Wiem, strasznie ciężka ta praca. No? Dobra, co powiedział film? Nic nie powiedział, ale weszłam, a on tak jakby chciał mnie przytulić normalnie. Kurwa, udawał na pewno. Co będziemy dzisiaj robić, Wojtek? Jako, że są walentynki? Jak to co? Zapalimy na czerwoną lampę? Świeczki! Ja bym świeczki. Się... Mało był znalazł ten trochę. Ciekawe co na to. No wiesz, że tak wygląda moja praca, więc raczej gorzej w historii przeglądarki jest na przykład por*** albo coś takiego. Dobre walentynki. Wytłumaczcie z tego, że chyba robisz postać kobiety i szukałeś referencji. Szukałem odpowiedniej pozy do, nie wiem, a tam są takie chamskie. Tam są takie, że k***wa czasami wiesz, no nie wiem, k***wa, nie będę mówić, bo to się nie nadaje. Demonetyzują nam film. No i co, Martyna, ugotowałeś coś do nas? Nie, ale mam ciastko. O, jako że będziemy we dwójkę, to możemy zjeść je na pół. Wy sobie jedziecie na backstage. Jak w zakochanym kundlu? Nie, tak nie. To też się zgadza, bo ma na obiad spaghetti. Ale to dzisiaj jakieś wyzwania, co? Jakie znowu wyzwania? No wyzwania walentynkowe. Tak nazywam ten odcinek. A co się robi na wyzwaniu walentynkowym? Dajesz walentynkę na przykład. Nie, ogólnie dzień się zaczął super, byłam na spacerku w parku. I co dalej? Z psem byłam w tym parku. I co, później wróciłam do domu, ogarnęłam się i przyszłam tutaj. No i już dzień jest średni. Czemu średni? Nie cieszysz się z widoku swoich najlepszych przyjaciół? Nie, no bardzo się cieszę, wiadomo. Może jeszcze przyjdą. To. Czy ty należysz do jakiegoś gangu motocyklowego? Tak, no. Skąd ta kurtka? A tego nie mogę powiedzieć akurat, skąd tutaj. Cicho! Historii tej kurtki i tak byś nie zrozumiał. Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Nie wiem, próbowała wrócić do właściciela parę razy, ale no trudno. No trudno, no. Dobra, dzisiaj przygotuję ci wyzwania, Martin. Jakie? No zobaczysz, no. To dobrze. Oglądasz twoje 5 minut? Dwa? Sprawdzimy dzisiaj twoje granice strachu. A wiecie, że dzierałem laskę, co tam jest? Twoje 5 minut? Tak, Michalina. Pozdrawiam cię, Michalina. My youtuberzy powinniśmy się trzymać razem. A w ogóle w poprzednich komentarzach ludzie mieli pretensje, że robimy filmy tylko z jednego dnia. Zobacz, dzisiaj są walentynki. Dzisiaj dostarczymy takiego kontentu, będą jeszcze mieli nas dość. Do pożygu będzie, tak słodko, że do pożygu. Z Wojtkiem tutaj? No. Martyna, powiedz mi coś miłego. Nie. No. Jak byłam najebana, to byłam dla ciebie miła. To wystarczy. Dzięki. Możesz też na rękę? Nie. Okej. Okay. A może jakieś akrobacje w ogóle? Nie. Nie umiem gwiazdę. Mówisz gwiazdę, Krzysiu? Umiem wstać na rękach, ale tylko chwila. Staniesz na rękach, Krzysiu? Myślę, że jest duża szansa, że to kiedyś zrobię na odcinku, ale nie dzisiaj. Chciałbym to zobaczyć na żywo. No i by ci było tak głupio, niesamowicie głupio. Mi? No. Ja coś wymyślę, na pewno coś umiem, każdy jest obdarowany jakimś talentem. Może nie każdy, ale w większości. Umiesz wypić na raz litr wody? Nie. Nie, ale wody tak. Pozdrawiam, Martyna, lat 23. Tak, z pół litra mleka? Bym się pożegnała chyba. Przygotowaliśmy tutaj do ciebie mleko. Wczorajsze, w dodatku. Ty stojące w lodówce, takie kwaśne trochę. Moje alio olio. Czy to jest ten obiad walentynkowy, który przygotowałeś? Tak. Przed chwilą chciał z Martyną jak w zakochanym kundlu jeść, więc uważaj. Słuchaj, no jak nie Martyna... Dzisiaj wejdzie Dominika, ja powiem, co tam Dominika, ona... Nic. I koniec rozmowy, nie? Wczoraj zrobiła to samo. Ona często co jest Dominika u ciebie? Nic. Czasami ludzie nic. Po prostu nie muszą cały czas rozmawiać. Ale ja wiem, że zdanie pogadają. Powiedz. Nie, kurwa, bo se... na dwóch frontach jednocześnie. Dawaj, pod odcinek. Nie, to jest tak dobre, kurwa, że... Dzisiaj akurat kupiłem na dusi walentynkę i staram się tego nie zrobić. Kupiłem jej taką małego bulldoga, taką maskotkę. Kupiłem jej jakiś taki lakier, coś tam hybrydowy, coś tam, no coś dobra. Takiego. I takiego lizaka w kształcie serduszka. Takiego przezroczystego trochę? Nie, właśnie zajebistego czerwonego. I w ogóle w tym sklepie na Półwiejskiej, gdzie są te słodycze takie zjebane. Chyba wszedłem, wszystko bym kupił. Ale 13 zł za 100 gram żelek, nie? A już dostała rano? Nie. A, dostanie dopiero. No cały dzień są walentynki. Już byłem miły rano, ale... No, to wystarczy. Ty Wojtek, jak wczoraj ten twój drink One Man, One Jar? Bardzo dobry. Dobry był? Bardzo dobry, no. A jak go zaprezentować? Siedzi. Dziewczyna się jeszcze po nim dzisiaj odzywa?
Kelner tak, dziewczyna nie. Jakby mi pasy skuteczność, dobra. Krzyż zrobiłbym taki raczej, kurczę, raczej nie taki super mocny, że chciałbym, żeby on był tak gdzieś za nią i raczej taki miał charakter bardziej symboliczny niż faktycznie mega ostry może i tak dalej, nie? Ale muszę sobie jeszcze to przekminić jakby. A? To jeszcze to zupgrade'uję delikatnie, sobie tam podrysuję i zaraz możemy startować. Dobra Martyna. Tak? Zacznijmy ten dzień. Zacznijmy to wariactwo. Już? Może jakieś wyzwanie dla Dominiki? Ej, Dominika, musisz wysłać komuś walentynkę. Nie. Ale będziesz miał dzisiaj ciekawe tutaj z nami, no ani ja nie jestem chętna. Nie, to pokażę się? Poka. Podoba mi się. Bardzo ładna. Zostało zaliczone. Dobra, teraz ty... Dominika mi musi wymyślić jakieś. No właśnie, dawaj Dominika. Podcinku. No i dziękujemy bardzo. Dawaj Dominika. Kurwa, ja i wymyślanie zadań, nie wiem. To może być coś pojebanego nawet. Nie, nie musisz. Jak wymyślę, to ci powiem. Tylko tak w granicach rozsądku, żeby ubezpieczenie to pokryło. Dobra, mam do ciebie wyzwanie, Martyna. Jakie? Narysuj mi walentynkę. Mi albo Dominice. Dobra. Dobra. A ja muszę lepiej ogarnąć stanowisko do końca. Przestań, co to jest w ogóle? Teraz jest wyzwanie. Siadaj. Potrzebujesz chwili? Tak. Dla siebie? Tak, no. Stresuje mnie to. Naprawdę? Nie. Patrz, Dominika na przykład czuje się jak ryba w wodzie. Dominika ma ci chyba ochotę w***ać ogólnie, ale tego nie robi z grzeszności. Już od dawna po Ej, dawaj, nastawiamy ten minutnik, że będziesz miał ograniczony czas. Dawaj 5 minut. Już? No. A few moments later. Bo Halo, a co ty robisz? Ja już to widziałem, przecież to już miałeś... Dobra, za karę masz 3 minuty do oszukiwania. Dawaj, 3 minuty. Co za oszust? No dobra, no to 4 minuty, start. Dobra. A co rysujesz? Jaki masz plan na to? Wybierasz na mnie presję, Wojtek. Wiem o tym. To dla ciebie, wiesz? No, a wydrukujesz mi to? Zobaczymy. Dzięki. 3 minuty, Martyna. No to dużo czasu. Myślę, że na spokojnie. Dominika, podejmę jeszcze wyzwania? Nie. O. Nic dziwnego. O, jeszcze widzisz, niecałe 3 minuty, a ja tutaj na spokojnie. A ty już kończysz, co? Tak. Dla ciebie, Wojtek, czy dla Dominiki? No to nie zrobisz dwóch? Będzie się rymowało. Właśnie, wierszyk. No. Moja się rymowała. Chyba. Jeszcze skończyłam przed czasem. Dla Wojtka? To jest W! Jest coś, co się nie podoba? Proszę bardzo. Trochę niechlujne. Może jeszcze półtorej minuty. Weź to jeszcze dopracuj. Mi się podoba. Możemy dodać jakieś efekty tutaj. A ja mega efekt w ogóle. Wow. No. Ej, wow. Jemika, widziałaś jakiś taki efekt? Wow. A co nam robi ta palma? To jest kwiatek. Bardzo ładny. Ty ślepy jesteś. Rękam się trzęsie ze stresu. Nie stresu się, zupełnie nie ma tutaj presji. Nie. Ktoś nad tobą stoi z kamerą? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra. Co ty masz za dźwięk? Budzi mnie z drzemki zazwyczaj. Co cię budzi? No, jak śpię na kanapie, to tak. Dobra, są dwie wersje. No. Jedna jest dla Dominiki. Aha. A druga jest dla siebie. Czyli jakby różni się tylko napisem? Tak. Ale nie wiedziałam, dla kogo zrobić, więc żeby było porówno, to każdy ma. O, ta wersja mi się bardziej podoba. Czarna. No, ty jesteś taki ponury, co? No. Ej, kurde, nie wydrukujemy tego. Drukarka jest czarno-biała przecież. Chuj, rzeczywiście, będziesz musiała to pokolorować. Dobra, koniec. Już zrobiłam swoje zadanie. Dzięki. Piąteczka. Super. W nagrodę. Dostanę ci w nagrodę? Dostałaś piąteczkę. Do dupy. O, co masz w torebce? Dawaj. O nie. Unboxing. Nie. Dawaj. Nie ma opcji. Co to był za karton? Portfel, nie karton. No nie, to nie był. Bo masz karton. Aha, tam jest ciastko. O, to jest to ciastko dla mnie? Pół może być dla ciebie. O, ale dzisiaj tutaj jest tak okropnie słodko. To przez Dominikę. Tylko na nią bije od niej takie ciepło. Ona tak, wiesz, żeby zmylić przeciwnika, jak pytasz jej co tam, to odpowiada nic. Przeciwnika. O
oczywiście wycieniuję podobnie te mankiety, tak jak były tam, czyli tutaj będzie koszula, a to będzie raczej od garnituru jakiegoś, więc to będzie raczej ciemne. Troszeczkę wycieniuję tą dłoń, szczególnie tutaj w tej środkowej części, żeby pokazać, że jest ciemniej. Wycieniujemy sobie też tą jakby krawędź napoju w dół, żeby było widać, że to jest płyn, a tu jest szkło jakby, no nie? Dlatego też porobiłem te prześwity, żeby było widać, że to jest szkło i szklanka jakby, nie? Tutaj ten dół będzie troszeczkę ciemniejszy, nie tak bym to widział. Myślisz, że bez tego napisu jest okej, czy jednak ten napis... Nawet myślałem o napisie, tylko powiem ci, że rzuciłem napis cheers, tak jak było tam. No. Na przykład mogłoby być tak, ale to już mało oldschoolowo jest, bardziej tak gdzieś idziemy w ignorant. Mogę ci dorobić jeszcze jakiś inny napis, jak masz pomysł na jakiś. No średnio mam pomysł właśnie, jak już to tylko bym został przy tym cheers, nie? Mhm. To zrobię jeszcze jedną wersję, żeby nie był może aż tak bardzo ignorancki, tylko bardziej ci zrobię taki podolotku, nie? Okej. No chyba, że gdzieś może w tym miejscu? No właśnie też myślałem o tym, że ewentualnie tu możemy jakoś to tak ładnie ułożyć. W dłuższej krawędzi jakby. Na razie spoko, nie? Tylko kwestia, czy ten napis, czy bez. To dopiszę ci go, zaraz przelecę. Zobaczymy. A few minutes later. Co ja bym zostawił? Nawet spoko. Myślę, że tak oldschoolowo całkiem, nie? No ja już chyba minimizy poprawiał. Dobra, to pokaż mi teraz to miejsce. Gdzieś. No, myślę, że tutaj, co? Że tu się z tym makietem wkleimy, a tu by była szklanka. Okej. Oczywiście teraz tak na sucho, zaraz wydrukuję, to zobaczymy, czy wejdzie. No dobra, dobra. Będę drukować w kilku rozmiarach i możemy lecieć. A few inches later. No myślę, że ten już lepszy, ale też chyba jeszcze mały. No dobra, przynieść. Ja bym jeszcze oftar. Ale też jakby on jest na pewno większy niż te 10, o których mówiłeś. Więc wolisz mniejszy, to też rozumiem jakby, nie? A pokaż to największe, jak to tam już, czy będzie przesada, czy... Teoretycznie nie, ale tutaj już trochę nie gra z tymi dziarami, co masz, nie? Tego bym się obawiał. Czyli ten, bo wtedy nam wchodzi idealnie pomiędzy tą dziarę a tą, ten mankiet. No i jakby jeszcze tutaj na boku wszystko orientujemy, mocno się nie zawija tutaj do przodu, nie? Bo to bardziej kartka niż wzór się zawija w tej chwili. No dobra, to dobra. I byś miał wypełniony tutaj ciasno przy tych dziarach. Tu by była opcja w razie czego, żeby dokleić coś od góry. A tutaj dół, no to już też całkiem takie foremne miejsce, nie? Oczywiście możemy przymieć na przykład tutaj, tylko że tu już wchodzimy w kolano i to już nie będzie tak fajnie wyglądało, bo się będzie deformowało, nie? Chyba, że chcesz bardziej naprzód, ale to też uważam, że się będzie bardziej deformowało. Więc raczej myślę, że to ułożenie by było takim optymalnym. Dobra, to zostajemy przy tym miejscu i przy tym rozmiarze. Dobra, to zrobię kalkę z tego. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz i subskrypcję, a w opisie filmu macie linki do naszych Instagramów.